Halo, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisław, jesteście BO, to jest Skyrim. W poprzednim odcinku odpowiedzieliśmy na wyzwanie Ostrz, a konkretnie na wyzwanie Delphi i wyruszyliśmy dowiedzieć się, co tak właściwie sprawia, że smoki wracają. Okazało się, że czarny smok, a imię jego Alduin, przywraca je do życia ze smoczych kurhanów, takiego jak ten tutaj. No i zabiliśmy se takiego, to proszę bardzo, jego trup. I kazałem wam, gdyż quest prowadzi nas w tym momencie, żebyśmy poszli do Rzecznej Puszczy oraz do Gromowładnych. Ale ja wam powiedziałem, że może w tym momencie zatrzymamy to, potem jak wrócimy od Gromowładnych. I pójdziemy sobie gdzieś, gdzie będziecie chcieli. Zrobimy jakiś dłuższy questline. I sprawdziłem komentarze i uwaga, w komentarzach napisaliście Akademia Magów. A więc na telefonie sprawdzam pod swoim filmem. A więc idziemy dzisiaj do Akademii Magów. W zimowej twierdzy. Więc teleporcik. No i cóż, za każdym razem jak tutaj przychodzę, no to dostaję. Czekałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę iść. Dodano przedmiot. Jakim przyjacielem? Nauczmy się nowych zaklęć. Lista od przyjaciela. A no tak, dopóki nie zdobędziemy, nie dokończymy wątku ze siwobrodymi. To będziemy dostawać takie listy od przyjaciela, który będzie nam mówił, gdzie jest najbliższe słowo mocy do odkrycia. A ten mówi, że jest w Postranveiga. Postranveiga? Skąd ta nazwa? W ogóle wypadałoby zamknąć to i to. Też i dodać sobie, a jeszcze nic, dodamy sobie nowy quest jak pójdziemy nie w tą stronę. Smok znowu zaatakował. Tym razem w Gajkin. I idziemy, Przykro mi. a mi by się przydało, gdyby mi w końcu. Przechodzisz przez most na własną odpowiedzialność. Droga jest niebezpieczna, a brama się nie otworzy. Nie wejdziesz. A co to za Och, miejsce? wybacz. Większość ludzi przybywa tu, bo wcześniej słyszeli o Akademii. Akademia Zimowej Twierdzy, bezpieczna przystań magów w Skyrim. Miejsce pełne mądrości i wiedzy tajemnej. Dobrze, a co ty tu robisz? Jestem tu, by pomagać tym, którzy szukają mądrości Akademii. A jeśli przy okazji moja obecność może odstraszyć tych, którzy chcą nam zaszkodzić, tym lepiej. Ważniejsze pytanie brzmi, co ty tutaj robisz? Mogę wejść do akademii? Może, ale co chcesz tam znaleźć? Chcę używać mocy lodu i ognia, by zniszczyć tych, którzy mi się sprzeciwią. Pragnę naginać wolę tych, którzy mnie otaczają. Chcę zgłębić tajemnicę Eteriusa. Chcę tylko zobaczyć, jak wygląda od środka. Zresztą ja zawsze odpowiadam, że chcę zgłębić tajemnicę Eteriusa. Ach, wymiar nieśmiertelności. Podobno jest źródłem całej magii. To naprawdę szlachetny cel. Zdaje się, że Akademia ma to, czego szukasz.
Pytanie, co ty możesz zaproponować Akademii? Nie każdy może wejść do środka. Trzeba najpierw wykazać biegłość w sztukach magicznych. To taka mała próba. No chyba wszyscy wiemy, że mi się uda, co nie? Pewnie nie zadziała, no bo retoryka w tej grze jest skopana. Nic o tym nie wiem. No w takim razie przejdę twój test. Strażnik się chyba zmienia za każdym razem, bo kojarzę, że tutaj ktoś inny stał. Doskonale. Zaklęcie magicznego światła przydaje się każdemu magowi, nie tylko tym, którzy specjalizują się w przemianie. Możesz rzucić to zaklęcie na tę pieczęć na ziemi? Nie mam tego zaklęcia. Nie? Cóż, jeśli sądzisz, że potrafisz to robić, chętnie oddam ci to za 30 sztuk złota. Możesz też spróbować szczęścia u jednego z nadwornych czarodziejów w Skyrim. Oni też sprzedają zaklęcia. Widać, że Talmorcz, że wysoki elf. Proszę bardzo. Teraz chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Okej. Nie wiem, czy... Byłoby zabawnie, jakbym miał już światło i... niepotrzebnie je kupował. Gdzie ono, kurwa, jest? Ej, nie ma go. Od razu się dodało? Nie, iluzja, przemiana... Jest. Nieważne, co się stanie. Akademia przetrwa. Rzucamy. Naprawdę dobra robota. Akademia to dobre miejsce dla ciebie. Witaj w naszych szeregach. Przeprowadzę cię przez most. Kiedy wejdziesz do środka, porozmawiaj z Mirabel Erwin, naszą mistrzynią. Proszę, chodź za mną. Jest osiągnięcie próba magii. Ja chyba chciałem jeszcze przed tym pójść do gromowładnych. O, jak się ładnie świeci. Tylko na krzywo łaźni. Na serio, no. Ty, no ja nie wiem, jak ten twój high elf pijany. Jak dalej pójdzie, to nas stąd spadnie. W ogóle chciałem sprawdzić, czy jak się stoi za filarem, bo zauważyłem, że chyba jak się stoi za filarem, to śnik nadal przez niego przylatuje. Akademia jest ważną częścią Skyrim, choć niedocenianą i niezauważaną. Okej, możemy przejść. I... Aha! Aj, pierdolę. Jaka ta gra jest... No, nie tylko ta gra. Bo... To jest problem wszystkich gier od Bethesdy. Nie radzą sobie z tym, że jest śnieg i... albo deszcz. I coś stoi między tym śniegiem, deszczem, a wami. Czyli no proszę bardzo, mamy filar i przez ten filar śnieg przelatuje, żaden problem. Przez sufit też. Dlatego wszystkie wnętrza w budynkach, no nie tylko dlatego, ale też dlatego są... Się, że wyraziłam się jasno. Tak, oczywiście. Próbuję tylko zrozumieć powody stojące za tą decyzją. Być może dane ci było przywyknąć do tego, że cesarstwo gnie się na każde zawołanie, ale obawiam się, że Talmor nie może tu liczyć na takie względy. Jesteś gościem Akademii, bo tego życzy sobie arcymag. Mam nadzieję, że docenisz tę sposobność. Tak, oczywiście. Arcymag ma moje podziękowania. Dobrze. W takim razie to wszystko. Dzień dobry. Witaj w Akademii. Kazano mi się z tobą spotkać. Kolejny nowy uczeń. Zaskakujące, ilu nowych pojawia się tutaj ostatnimi czasy. Cóż, będziesz potrzebować tego.
Nikt nie będzie wymagał od ciebie ich noszenia, ale możliwe, że spodobają ci się bardziej niż twój obecny strój. Pokrótce cię oprowadzę, a potem zaprowadzimy cię na pierwszą lekcję. Możemy zaczynać? No, chętnie się rozejrzę. Cudownie. Chodź za mną i nie odchodź za daleko. Akademia... Chwileczkę. Przedmioty. Zobaczmy, co to ona mi dała. Taką samą szatę, jak wcześniej miałem. Dlatego... Szaty kultysty są fajne i jak będę chciał się bawić magią, to chyba będę je nosił. Przynajmniej na ten moment. Fajnie w ogóle byłoby znaleźć kogoś, kto uczy zaklinania i nauczyć się wzmocnić te nasze zaklinanie, żeby to nie było, że o 1% zwiększam szybkość regeneracji many. Owej twierdzy to stały element krajobrazu tysięcy lat. Ta chwila. Nie to. Kaptur też mi dała, a ja nie zobaczyłem, co to za... Taki sam. Znaczącym pomieszczeniem tutaj jest komnata żywiołów. To główne miejsce wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz ogólnych spotkań. Arkaneum znajduje się ponad komnatą, a kwatery arcymaga jeszcze piętro wyżej. Choć w teorii zarządza akademią, obowiązki arcymaga często sprawiają, że jest bardzo zajęty. Dlatego właśnie ja zajmuję się codziennymi sprawami. Teraz, jeśli pozwolisz za mną, pokażę ci kwatery mieszkalne. Niestety musieliśmy zastosować bardziej rygorystyczne procedury wejścia, ze względu na problemy z miejscowymi nordami. Nie spodziewamy się żadnego ataku, ale lepiej być przygotowanym na wszystko. A moglibyśmy na przykład zapierdalać szybciej? Nie moglibyśmy. Co sobie pójdziemy spacerkiem? Jezu. Nasi najnowsi członkowie mieszkają tutaj, w komnacie osiągnięć. Proszę o zachowanie ciszy, gdy będziemy w środku, gdyż inni mogą prowadzić badania albo delikatne eksperymenty. Delikatne eksperymenty, to teraz tak się nazywa? Na to osiągnięć. Muszę sobie kupić znowu coś na zatoki. Zatyka mi się nos, nie mogę z tym nic zrobić. Mieszkać wspólnie z innymi uczniami, których poznasz niedługo. Tutaj będziesz mieszkać. To łóżko oraz to biurko należą do ciebie. Proszę, postaraj liczyć się z innymi. Wróćmy teraz do komnaty żywiołów, gdzie większość naszych członków gromadzi się podczas wykładów oraz sesji naukowych. Okej. Przesuń dupę. Jest pospolity klejnot dusz. Taki by mi się przydał. I czy na serio alkohol to jest... dobra, no. Niech będzie, że alkohol to jest podstawowe wyposażenie studenta. I idziemy dalej. A nie możemy dookoła przejść. Tolfdir, jeden z naszych najbardziej szanowanych czarodziejów. A jeszcze tak z godziny, kiedy dojdziemy. Tolfdir najprawdopodobniej rozmawia teraz z nowymi uczniami. Wejdź do środka, a w razie kłopotów zwróć się do któregoś z członków starszyzny. Dobra. To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca wota. Kilku, jeśli wykażesz się talentem. Jesteś tu kimś nowym, prawda? Nie mieliśmy okazji porozmawiać.
Nie. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Savos Aren, arcymag z Akademii w Zimowej Twierdzy. Cieszy mnie, że bada się tu niemal każdy przejaw magii. Nie pochwalam jednak żadnych badań ani eksperymentów, które zakładałyby celowe wyrządzenie krzywdy współczłonkom Akademii. Rozumiemy się? A niebezpieczne badania w takim razie muszą być sporym problemem. No, takich pytań nie zadaje się, gdy nie ma problemu. Nie, na ogół nie. Rzecz jasna, trzeba podjąć pewne ryzyko. Po prostu próbuję uniknąć przedwczesnych zgonów. Musimy też postarać się, by nie pogorszyć naszej opinii w Skyrim. Że... Jaki jest cel istnienia Akademii? Nie będę o takie głupoty pytał. Chcę się dowiedzieć więcej na temat historii Akademii. To jest ciekawe. Widziałem dokumenty pochodzące z późnej drugiej ery. Poza tym ciężko powiedzieć coś więcej. Obawiam się, że wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilkuset lat, spowodowały znaczące braki w naszej historii. Okej, dobra, no to ja idę sobie dalej. W porządku. A, w porządku, okej. To na zajęcia. Otworzyć. Dzień dobry. Pan to kto? Kolejny nowy uczeń, jak widzę. Jesteś z tych, którzy twierdzą, że są tu, by zmieniać świat. Czy też robisz to wyłącznie dla siebie? Zapewniam cię, że będę obserwować cię, was wszystkich, bardzo uważnie. Czym się tu zajmujesz? Jestem doradcą arcymaga. Talmor chce poprawić swoje stosunki z waszą akademią. Jestem miło z jego strony. Arcymaga, gdyby potrzebował mojej rady. Aha. A czy arcymag często prosi cię o radę? Być może niedostatecznie często. Myślę, że z czasem stanie się bardziej ufny. Okej, dobra, no to ja sobie idę. Witaj, witaj. Właśnie zaczynaliśmy. Proszę, zostań i posłuchaj. Więc jak mówiłem, w pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, że magia jest z samej natury nieprzewidywalna. Czekajcie, dajcie mi się ubrać w ten strój, w te szaty kultysty. Niebezpieczna. Zniszczy cię, jeśli nad nią nie zapanujesz. Chyba wszyscy to rozumiemy, proszę pana. Gdybyśmy nie potrafili kontrolować magii, nie byłoby tu nas. Oczywiście, kochanie, oczywiście. O, niewątpliwie posiadasz jakieś wrodzone umiejętności. To nie ulega wątpliwości. Mówię o prawdziwej kontroli, o mistrzostwie magicznym. Opanowanie tej sztuki zajmuje całe lata, jeśli nie dziesięciolecia. Więc na co czekasz? Zaczynajmy! Proszę, proszę. O, właśnie o tym mówiłem. Zapał należy studzić ostrożnie. W przeciwnym wypadku katastrofa jest nieunikniona. Przecież dopiero co tu przybyliśmy. Nie masz pojęcia, na co nas stać. Może dasz nam szansę pokazania, do czego jesteśmy zdolni? Jak dotąd milczysz? Jak myślisz, co powinniśmy uczynić? Ja to tam nie wiem. No ja to tam nie wiem. Nie masz zamiaru opowiedzieć się po żadnej ze stron? Nie. Doceniam twoją wstrzemięźliwość, ale w tych czasach musisz umieć podejmować decyzje, nawet nie znając wszystkich faktów. Polegaj na swoich instynktach. Wszyscy jesteśmy w tym początkujący, prawda? Spróbujmy. Co się może stać w najgorszym wypadku? Dobrze, uspokójcie się. Możemy teraz spróbować praktyki. Kontynuując nasz wątek bezpieczeństwa, zaczniemy od omawiania czarów ochronnych. Czary ochronne służą do blokowania magii. Nauczę was wszystkich zaklęcia ochronnego i zobaczymy, czy uda się wam zablokować inny czar. Dobrze? Możesz pomóc mi przy demonstracji? Znasz jakieś zaklęcie ochronne?
Nie znam żadnych. Nie szkodzi. Nauczę cię bardzo prostego zaklęcia ochronnego, które wystarczy na potrzeby tej lekcji. A teraz po prostu stań tam, a ja rzucę na ciebie zaklęcie, które zablokujesz przy użyciu czaru ochronnego. Zaczynajmy. Tam proszę, naprzeciwko mnie. Nie chcę, by ktokolwiek stanął mi na drodze. A tam. Hej, no to ja w takim razie biorę, to było przywrócenie, tak. Mniejsza ochrona. Teraz rzuć czar ochronny i utrzymaj go. Okej. Musisz utrzymać zaklęcie ochronne. W przeciwnym wypadku się nie uda. Nie chcę cię skrzywdzić. Ona mi się skończyła. Tam proszę, naprzeciwko mnie. Nie chcę, by ktokolwiek stanął mi na drodze. Teraz rzuć czar ochronny i utrzymaj go. Nie ruszaj się. Świetna robota. Ej. Cóż, sądzę, że to obiecujący początek. Proszę, chciałbym, żebyście wszyscy kontynuowali praktykowanie czarów ochronnych. Sądzę, że jesteśmy gotowi na poznanie różnych zastosowań magii, jakie pojawiły się na przestrzeni wieków. Akademia rozpoczęła fascynujące wykopaliska sobie w ruinach pobliskiego Sartal. To doskonała okazja do nauki. Sugeruję, byśmy spotkali się tam za kilka godzin i zobaczyli, co czeka nas w środku. To wszystko na razie. Dziękuję. Krótki ten wykład. No nie to, co u mnie. U mnie 4 godziny to jest minimum. Sartar jest tutaj, ale ja bym w takim razie jeszcze udał się do tych gromowładnych. Oddać im ten róg. I to chyba będzie wszystko u nich. Dzięki czemu będziemy mogli zająć się z czystym sumieniem wątkiem Akademii. Dobry, tu jest Bori, tu jest Wulfgar. Ja bym poprosił quest pod nazwą Róg tego Tentera i tu chyba powinien być nasz mistrz. Jest. Ha! Udało ci się odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. Dobra robota. Udało ci się przejść wszystkie próby. Chodź ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. Jej! Co tam w ogóle u was, jak wam mija dzień? Bo ja na przykład w końcu postanowiłem, że znowu pogram chwileczkę w Spellforce jedyneczkę. Ta gra jest świetna, ma lekkie problemy projektowe. Jest. Słowom, krzyk będzie znacznie silniejszy. Korzystaj z niego mądrze. Mistrz Wulfa, nauczcie teraz da. Szata. O, osiągnięcie słowo mocy. Szata w ogóle nie ma pancerza. Dziwne, ma tak, ma chociażby ten. Dobra, musiałem powiedzieć, że ma na ramiennik, ale to coś jest. Nie wiem, co to jest, plastik, guma. Czy tak się składa? Dlaczego porozmawiać jest dłużej? Ingram, Grotis, Saran, Strundul!
Rozumiem, dlaczego zdążyli porozmawiać. Polish motherfucker, do you speak it? A nawet 2 lata. Dowakinie, udało ci się zasmakować głosu siwobrody i wyjść ze spotkania bez szwanku. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. Właśnie zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy. Czekajcie, muszę... O, tak, wszystko było tak cicho. Zapomniałem kompletnie o zboostowaniu dźwięku. Ja pierdolę. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Jak zadziała, to mnie obudźcie. Ej, bo to było śmieszne przez chwileczkę, ale... No, ale już przestało być śmieszne. Tylko ciekawa rzecz, bo widzę, że u was się nie rusza kursor, a u mnie się kręci. Dobra. Reset. Ja pierdolę, ta gra jest taka, no taka... W sumie w dniu dzisiejszym jednej rzeczy nie rozumiem. Jak to jest możliwe, że ja... Zauważyłem, czym jest Bethesda dopiero przy Falloutie 4. Nie wiem, czy ten Skyrim jest taki, no, jeszcze w miarę, czy co. No, ale chyba nie jest. Z tego, co teraz gram. Znaczy, ja gram w tego Skyrima, patrzę na Fallouta 4, ja nie widzę żadnej różnicy. I to mnie w nim okropnie denerwuje. Dobra, zakończone, mamy Fusroda. Więc udajmy się do tych wykopalisk. Gdzie, uwaga, za pierwszym razem jak grałem w Skyrima, to mój komputer no nie był najwyższych lotów, ja to wiedziałem. Ale no... Tam w tych kopaliskach się rzuca jakieś zaklęcie na jakieś miejsce i... No i no... Nie wiem, ilość efektów się tak nagromadziła, że zawiesiło mi całą grę, już nie chciała działać dalej.
Jedyne co mogłem zrobić, to tam wrócić, rzucić to zaklęcie i szybko się odwrócić, żeby tego efektu w ogóle nie było. Czego ja szukam? Niczego. Chyba jednej rzeczy chciałem użyć, ale to może nie tutaj. Chodźmy do tych ruin, bo się... Już się zasiedzę. O wielką, większą część zimowej twierdzy pochłonęło morze. Warto wiedzieć. Chociaż ja bym wolał na przykład, żeby ta większa część tej zimowej twierdzy była tutaj i gralibyśmy przed tym, jak pochłonęło je morze. To jest takie wygodne powiedzenie, że no patrzcie, no niby jest tylko 5 domków. U mnie na wsi jest więcej. O kurwa, smok. Jak on lata? Bronię się. Obroniłem się. Chować się. Łuk w dłoń. Już trochę lepiej się ta magia regeneruje, ale nadal to jest chujowa regeneracja. A! Gdzie on leci? Jakie on zawiasy robi w tym powietrzu? Kurwa, to jest w ogóle niemożliwe, żeby on się tak poruszał, gdzie on jest. Wieść zaatakował. Zimową sadybę zaatakował, tego twierdzą nazwać nie można. Schowałem się. Trafiłem. Teraz może wróćmy do łuku. Co to? Co mi zadawało obrażenia? No znowu mi zabili smoka, zabrali mi ostatniego hita. Cholerne wieśniaki. Zachować się nie potrafią. Te wieśniok. Odchodzą, odeszli na 50 metrów, skończyła się animacja. Smucze dziecię! Udało ci się przejąć jego duszę. Skąd oni wiedzą, co ja właściwie zrobiłem? Może jest martwy, ale... Skąd się tu wziął? Okej, dobra. Zmrożone palenisko. Wejdziemy tylko po to, żeby sprzedać graty, bo... Przepraszam, czy możesz mi opisać ten zapach? Jakby jakiś straszliwy... Magowie nie wpuszczają nas do Akademii. Mówią, że to niebezpieczne. Co to było? Wystąpił mały błąd w obliczeniach. W następnych eksperymentach już się nie powtórzy. Właśnie dlatego ludzie mają problem z waszą Akademią, Nelakar. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj znać. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? Dobrze, ja chcę coś sprzedać. Po co mi tak właściwie te rzeczy wszystkie? Tyle waży. Ja pierdolę, patrzcie na to, ile ja mam tej... Co się nie mieści we łbie. Muszę wywrócić to wszystko. Chyba, że pan kolega tutaj by chciał odkupić ode mnie parę śmieci. Moja kariera w Akademii zakończyła się dawno temu, ale wolę być w pobliżu. No a co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. No tak się patrzę, jakby był, no... No, krótko mówiąc, nie trzeźwy za bardzo.
Co ja bym chciał? Od niego pewnie nic. No nic. Kompletnie nic. Za to mogę sprzedać ten tutaj amulet blokowania. W końcu narobiłem tego śmiecia, które miało mi tylko podboostować troszeczkę mój level. Jeszcze nadal mamy te... Dobra. Się nie obrazisz, jeżeli ci tutaj zrzucę kostur tajemnej władzy. Nieważne. Wyrzucę te kości i tą skórę, bo... Bo ja pierdolę. Jeszcze łuski. Wyrzuciłem. Znów mogę biegać. Mam dobry układ z Dagurem. On mi zapewnia prywatność, a ja staram się, by eksperymenty nie wysadziły w powietrze jego gospody. Aha. No to idziemy dalej. Co z tędy? Taki ładny smoczek. Taki fajny był. Wydajmy może punkcik w słowo mocy, eteryczność. I dajcie mi do ręki trąbę powietrzną. Będziemy się teleportować. Dzięki temu odrobinę szybciej dojdziemy na miejsce. Ale tylko odrobinę. Niedźwiedź! Ja tam. Poszedł sobie? Poszedł. Jeszcze raz. Nie trafiłem? Nie trafiłem. Cię porazu. Okej, okay, niedźwiedź załatwiony. Kto to był? Jak właściwie? Witacie, wędrowny minstrel i włóczęga Darmozjad. Do usług. Co on? Czujesz to świeże powietrze? To dobre miejsce na zagranie piosenki. Do następnego razu. Niewidzialność sobie włączył, skurwiel. Dobra, dobrze lezę? Nie, polazłem zupełnie drugą stronę. Ja pierdolę. Może tędy przejdziemy. U. A. Dlaczego nie mogę w to pierdolstwo walnąć z zaskoczenia? Zmiatam, zmiatam. Panie Bardzie. Panie Bardzie. Padło. To już ostatnie. Ale patrzcie, taki typowy bard. Walczy bronią białą, do tego używa jakiejś magii. A w większości systemów RPG, jeżeli dobrze pamiętam, bard to jest postać, która...
jest takim jakby wieloklasowcem. Jeżeli dobrze pamiętam. U, wilk. Patrzcie, jaki kamehameha. A jak padł. Nawet nie wiedział, co go uderzyło. Skóra dla mnie, dziękuję. No coś strzela do kogoś. Dobra, patrzcie. Pooglądajmy, jak napierdalają się magowie. Co to było? Okej, zabrałem jej coś. Nie trzeba było tu. U? Nie trzeba było. A, daj mi się okraść. Jak to wyglądało? Zabieraj jej wszystko, co ma. Oczywiście będzie. Stanie się kradzione i nie będę mógł tego sprzedać. No ale cóż. Teraz bym jej oddał ten nóż, bo jest niepotrzebny. Nie trzeba było. Ona też ma taką twarz, jakby była wczorajsza. A więc. No cóż, no taki jest wyrok przesmyku górskiego. Jej kolega miał fajniejsze rzeczy, zwój z guby zombie. Ja takie rzeczy to zawsze chętnie. Ale co to miało być? Co oni tu robili? To jest jakiś easter egg czy coś? Czy nie wiem, wyjebał jakichś dwóch NPC-ów z jakiegoś innego miejsca akurat tutaj. Nie zdziwiłbym się. Dobra, jesteśmy na wykopalistach. Nie jest moja klasa. Nie cała. Dzień dobry. Jesteśmy wszyscy. Wejdziemy do środka? Jest nas dwoje, co się stało? Zresztą potrafię zrozumieć, moja klasa też się... Mój rocznik też się obniżył o połowę. Na następnych zajęciach, ale dobra, wchodźmy. Dobrze. Proszę trzymać się blisko mnie, gdy będziemy w środku. Powinno być bezpiecznie, ale lepiej zachować środki ostrożności. Okej. Zanim zapytasz, tak, moi przodkowie parali się magią i nie, nie chcę o tym opowiadać. Tak, wiem, że kiedyś w zimowej twierdzy aż roiło się od moich pobratymców, ale nie obchodzi mnie, gdzie oni się wszyscy podzieli. Czy odpowiedziałam już na wszystkie twoje pytania? Co? Po prostu jestem zmuszona odpowiadać ciągle na te same pytania. Jestem tu, by zdobywać wiedzę, a nie tłumaczyć się na każdym kroku. Przepraszam, przesadziłam. Okej, dobra. Do następnego razu. Na razie. Gdzie drzwi? Co to było? O co chodziło? Nie wiem. W tym uniwersum to ja nie jestem Lore Masterem, bo uważam, że to w ogóle nie się nie opłaca. Pewien, czy powinniśmy tu być? Zejdź mi z drogi. Tu gdzieś może być złoto. Złazić mi z... Przeszedłem. Hej. Niewiele wiadomo na temat tego, co przydarzyło się Sartal po tym, jak... Elfy złupiły je podczas niesławnej nocy łez. A jakie elfy? Bo jest sporo rodzajów. To dla nas ekscytująca okazja. Cóż, czy są jakieś pytania zanim zaczniemy? Co jest takiego ważnego w tym miejscu?
Szczególnie interesuje nas powszechne występowanie magicznych pieczęci umieszczonych na tutejszych grobowcach. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z czymś podobnym. Aha. Dobra, no to spodziewamy się tutaj znaleźć. Cokolwiek. Wszystko, co może być interesujące. Dlatego właśnie uwielbiam to miejsce. Nie mamy pojęcia, co znajdziemy. A jeśli przy okazji moja nauka na temat niebezpieczeństw ze strony magii przeniknie do głów kilku uczniów, będzie to szczęśliwy przypadek. Ja tu właśnie widziałem jakiś przypadek niebezpiecznej magii. Pan się właśnie teleportował. Kolejny. Co to, Harry Potter? W porządku. Jeszcze pierwsze, muszę mu powiedzieć. Ach tak. No cóż, może sprawdzisz, czy możesz pomóc w czymś Arnielowi Gane. To jeden z naszych uczonych, który pracuje nad skatalogowaniem naszych znalezisk. Sądzę, że przyda mu się pomoc w szukaniu magicznych artefaktów w ruinach. Nadadzą się wszystkie zaklęte przedmioty. Przydatność zaklęć nie jest ważna. Jeśli znajdziesz cokolwiek, klasa będzie mogła to obejrzeć. Zobaczmy, czym możemy zająć resztę. Okej, okay, no to ja pójdę pomóc temu tamtemu. Ale bawcie się dobrze. Tak. Dobra, idę pomóc temu, komu mam pomóc. Przydatny skill. Oj, przydatny. I jest ten Arniel. Niczego nie dotykaj. A ja mam rączki tutaj. Ale Thorvdir przysyła mnie z pomocą. Co? Ach, tak. Ty. Pamiętam cię. Pomożesz mi? Dobrze. Nie narów ty tylko bałaganu. Przejrzałem tylko część tej sekcji. Możesz rozejrzeć się po komnatach na północ stąd. Zachowaj ostrożność. Nie chcemy tu niczego zniszczyć. Dobra, a co mam zrobić? Po prostu zbierz resztę magicznych artefaktów, żebym mógł je wpisać do katalogu. Okej. Okay. Mhm. W ogóle tak, jesteśmy tutaj sami, nikt nie podsłuchuje. Przeczesanie tego wszystkiego zajmie mi całą wieczność. Powiedz mi, co wiesz o Ankano? Zadawał stanowczo zbyt dużo pytań odnośnie moich badań. Wydaje mi się, że Talmor chce ukraść moje dokonania. Oczywiście nic mu nie powiedziałem. Moja praca jest zbyt istotna. Nie mogę fisnąć o niej ani słowa. O, właśnie. Dobra. Mhm. To my idziemy szukać, gdzie jest moje zaklęcie jasnowidzenia. Akurat chciałem zrobić to tak. Przeczesanie tego wszystkiego zajmie mi całą wieczność. Tędy. U, kamień dusz. Zaklęty pierścień. Zajebiście, że jest taki super wielki, co nie? Tu jest następny. Teraz tutaj jest jeden. Jeden znajduje się tutaj amulet. Halo? Halo? Co to było za zamieszanie? Czy wszystko w porządku? Zajebiste zamieszanie, po prostu drzwi się zatrzasnęły. Nie mogę się stąd wydostać, wyciągnijcie mnie stąd. Cudem do tego doszło. No zdjąłem amulet ze ściany. Naprawdę? Być może ten amulet jest w jakiś sposób istotny. Możesz go w jakiś sposób używać? Mogę go założyć na przykład. Użyj amuletu, by wydostać się z pułapki. Pokażcie mi ten amulet cholerny. Rzucanie z czarów iluzji kosztuje o 3% mniej. Magia. Iluzja. Mam jasnowidzenie pod ręką. Ale to chyba nic nie daje. Brak zadania aktywnego. A dobra, bo nie mam questa żadnego podłączonego, żebym mógł za nim podążać. Załóżmy ten amulet. Jakiegoś rodzaju rezonans. Ty i ściana. To musi mieć jakiś związek z amuletem. Ciekawe,
Jaki efekt mogą mieć twoje zaklęcia? Pamiętam, że musiałem jakoś stanąć jak najdalej. Włączyć sobie widok na siebie, odwrócić się jak najbliżej pyska i strzelić. Bo inaczej gra mi się crashowała. Tadam. Cóż, to dość niezwykłe i bardzo interesujące. Mhm. Gdzie jest reszta klasy? Dlaczego coś takiego miałoby zostać zamknięte? Co to za miejsce? Oddawaj mi mojego kolegę. Otóż to. Okej. Nie jestem pewien, czego oczekiwać. Miejcie się na baczności. Wstrzymaj się, magu, i posłuchaj. Wiedz, że twoje czyny wprawiły w ruch łańcuch wydarzeń, którego nie da się powstrzymać. Nie osądzono cię, gdyż nie w twojej mocy było wiedzieć. Twoje przyszłe czyny, a także sposób, w jaki stawisz czoła zagrożeniom, zostaną poddane osądowi. Ostrzegamy cię, ponieważ zakon Psychic pokłada w tobie nadzieję. Tylko ty, magu, masz odpowiedni potencjał, by zapobiec zagrożeniu. Uważaj na siebie i pamiętaj, że zakon cię obserwuje. Co się stało? Przysięgam, że poczułem przed chwilą coś dziwnego. Co tu się właśnie stało? No, to tu taki duch albo zjawa coś tu mówił do mnie. Obawiam się, że niczego nie widziałem. Możesz opowiedzieć mi o tym, co udało ci się zobaczyć? A mówił coś o czyhającym niebezpieczeństwo, o zakonie Psychic. Zakon Psychic? Masz co do tego pewność? To bardzo dziwne. I niebezpieczeństwo przed nami? To nie ma najmniejszego sensu. Psychicowie nie mają żadnego związku z tymi ruinami. Na dodatek, nikt nie widział żadnego z nich od wielu lat. Może powinniśmy zajrzeć do tych trumien. Proszę, zachowaj ostrożność. Kto wie, co tutaj znajdziemy? Czym jest zakon Psychic? To grupa magów z czasów poprzedzających powstanie cesarstwa. Bardzo potężnych, bardzo tajemniczych. Nikt nie widział ich od ponad 100 lat. Zniknęli razem ze swoim sanktuarium na wyspie Ardeum. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mogliby być związani z tym miejscem. Duno. Uważaj na siebie. Okej. Czego szukamy? Siema. Drugi. Okej, jeden padł. Drugi też? Drugi jest tutaj. Okej, mi many. Już nie. Coś mieli ze sobą? Przydałoby się tak, żebym w jednej ręce trzymał... Już wiem. W jednej ręce bym trzymał iskry, a w drugiej ręce bym trzymał błyskawice. To jest pomysł. Sztapa złota! Złoto, niebezpiecznie jest nosić ze sobą złoto. Na wszystko przygotowani. Jestem tutaj sam. Bądźcie na wszystko przygotowani. Znaczy, nie, no, Alzheimera najwyraźniej gość ma. Bądźcie na wszystko przygotowani. Oj, to w takim naprawdę potężnym stanie tego Alzheimera. Jak znowu powie mi to samo, to zacznę do niego strzelać. To po prostu fascynujące. Okej.
Uważał najwyraźniej. Ja wiem, co tu się wydarzy. Już widzę te groby. Czego nie strzeliłem? Dobra, boss. Bitch, please, ile mogę się bić? Orkowy miecz, orkowy... Tak, nie włożyłem sobie do ulubionych... dwuręcznego miecza elfiego. Ej, w sumie tak spojrzałem, że to jest elfi miecz, a jaki elfi tak właściwie? No tak patrząc po wyglądzie, to chodzi o wysokie elfy. Regeneracja magii przyspieszona o 25%. Amulet Akatosza. Ja pierdolę, ale się przyda. Już go zakładam. Nigdy wcześniej nie widziałem. Patrzcie, o, to jest regeneracja magii. W norskich ruinach. Spójrz tylko na te wszystkie trumny. To wymaga bliższych ogniw. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego w norskich ruinach. Spójrz tylko na te wszystkie trumny. To wymaga bliższych oględzin. Chciałbym tu zostać i lepiej się temu przyjrzeć. Ty musisz jednak iść dalej. Spróbuj znaleźć to, o czym mówiła wizja. Ale gdyby miało to się okazać niebezpieczne, uważaj na siebie. Okej, okay, i tutaj... Wkrótce do ciebie dołączę. I tutaj kończymy, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. I do zobaczenia też w niedzielę, bo w niedzielę będzie ostatni stream z Dark Souls. A potem zobaczymy. Bo nie wiem, czy będą streamy w tygodniu następnym. A potem... Potem mam zamiar ogłosić maraton z Rexia, tyle że on będzie na początku grudnia, więc trochę dni będziemy jeszcze mieć na streamowanie czego innego. Zobaczymy. Kochane dzieci Boże, siema.